Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Polskie Stronnictwo Ludowe wspólnie z Konfederacją zaproponowało na to stanowisko profesora Roberta Gwiazdowskiego. Jako Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z naszymi politycznymi partnerami w tym dziele, o tym powiedzą koledzy z Konfederacji, zgłaszamy osobę pana profesora Roberta Gwiazdowskiego na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeszcze w sierpniu przed pierwszym terminem zgłaszania kandydatur na rzecznik, Rzecznika Praw Obywatelskich prezes Janusz Korwin-Mikke zwrócił się do przewodniczącego Władysława Kośniaka Kamysza z propozycją zgłoszenia wspólnego, niezależnego od naszych ugrupowań kandydata na tę funkcję. Rzecznik Praw Obywatelskich ma być rzecznikiem nie jakiejś strony konfliktu politycznego, tylko wszystkich obywateli.